wprowadzają tchórzliwe kwarantanny. Prezydent grozi, że użyje wojska. Prezydent Brazylii grozi władzom stanowym wojskiem. Poszło o politykę antykowidową. Jair Bolsonaro, urzędujący prezydent Brazylii, w poniedziałek po raz drugi w ciągu kilku dni skrytykował antykowidową politykę władz stanowych i zapowiedział interwencję wojskową, jeśli nie ulegnie ona zmianie. Mimo iż Brazylia jest jednym z głównych ognisk epidemii na świecie, szef państwa i rządu nie wyklucza odwołania się do interwencji sił zbrojnych, jeśli korzystające ze znacznej autonomii władze stanowe nadal będą wprowadzały z powodu COVID-19 lokalne lockdowny i inne ograniczenia szkodzące gospodarce. Nie możemy dopuścić do tego, aby jacyś pseudogubernatorzy ustanawiali swymi dekretami swoją dyktaturę posługując się wirusem, aby zniewolić obywateli, powiedział Bolsonaro, obiecując, że to upokarzające cierpienie dobiega końca. Nadeszła godzina, aby Brazylijczycy znów nawiązali do swych niepodległościowych tradycji, stwierdził Bolsonaro w przemówieniu wygłoszonym na uroczystości otwarcia nowego odcinka autostrady w Bahia. Mamy plan, jak wyruszyć w pole w sobotę. Prezydent Bolsonaro ostrzegł gubernatorów stanowych, że gotów jest wyprowadzić na ulice siły zbrojne, jeśli środki ograniczające, dekretowane przez gubernatorów stanowych w związku z szerzeniem się COVID-19 doprowadzą do chaosu, jak nazwał skutki ograniczeń w normalnej działalności gospodarczej. Gdybyśmy napotkali problemy, przygotowaliśmy już plan, jak wyruszyć w pole. Jestem dowódcą naczelnym sił zbrojnych. Nasze wojsko, nasze siły zbrojne, jeśli zajdzie taka potrzeba, wyjdą na ulicę, ostrzegł Bolsonaro. W ostatnich dniach marca prezydent Brazylii wymienił dowódców naczelnych trzech rodzajów sił zbrojnych. Tchórzliwe kwarantanny uzasadnił ewentualną interwencję armii i przeciwko władzom stanowym tym, że, jego zdaniem, wprowadzają tchórzliwe kwarantanny i godzinę policyjną, skazując ludzi na głód. Prezydent zarzucił gubernatorom brazylijskich stanów, że nadużywają swych kompetencji. Uzasadniając działania walką z koronawirusem, wprowadzają absurdalne i tchórzliwe kwarantanny, dodał Bolsonaro, były oficer armii i brazylijskiej, który zostając członkiem parlamentu miał stopień kapitana służby zawodowej. Jeśli ja to zadekretuję, zostanie wykonane. Tak, nasze siły zbrojne mogą pewnego dnia wyjść na ulicę zgodnie z konstytucją, oświadczył Jair Bolsonaro. Dodał, że na razie nie rozszerzy informacji dotyczącej swojego planu. Podkreślił jednocześnie, że składa to oświadczenie po przedyskutowaniu sprawy z 23 ministrami swego rządu. Omówiliśmy, co powinniśmy uczynić w przypadku, kiedy w Brazylii zapanuje ogólny chaos z powodu głodu wywołanego tchórzliwymi działaniami uzasadnianymi pandemią, podsumował prezydent Brazylii swe wystąpienie. Decyzje stanów sprzeczne z konstytucją, twierdzi Bolsonaro w wywiadzie, którego Bolsonaro udzielił w niedzielę stacji telewizyjnej stanu Amazonia, TV Crit Ica. Szef państwa brazylijskiego twierdził, że środki ostrożności i dekretowane przez administrację stanowe w związku z pandemią COVID-19 są sprzeczne z artykułem 5 Konstytucji Brazylii gwarantującym prawa indywidualne obywateli, takie jak wolność przemieszczania się i wolność religijna. Brazylijskie media, m.in. główny stołeczny portal Correio Brasiliense, komentując najnowsze wystąpienia prezydenta Bolsonaro, wskazują na kłopoty rządu z kontynuowaniem wypłaty zasiłków covidowych w wysokości 600 brazylijskich reali 110 dolarów USA dla olbrzymiej i rosnącej rzeszy bezrobotnych i pracujących bez umów. Według najnowszych danych Brazylijskiego Instytutu Geografii i Statystyki IBGE, liczba bezrobotnych w kraju wzrosła w końcu stycznia tego roku do rekordowej wysokości 14,3 miliona osób, to jest o prawie 2,5 miliona w porównaniu z rokiem 2012, a liczba ludzi utrzymujących się z pracy dorywczej lub bez umów, do 39,7%.